Nawiązując do pierwszej części reportażu, który był nakręcony wcześniej, dzisiaj spotykamy się tu z kolegami, żeby po walnym zgromadzeniu członków koła nr 62 Knieja w Mogilnie dopowiedzieć dalszą część tego, co w tym czasie się działo. W dniu 26 maja bieżącego roku odbyło się walne zgromadzenie członków naszego koła, na którym koledzy Krzysztof Smuszkiewicz, Franciszek Smuszkiewicz i Zbigniew Skubiszak zostali skreśleni z członków koła łowieckiego nr 62 Knieja w Mogilnie, natomiast ja zostałem wykluczony za nieetyczne i niekoleżeńskie zachowanie się. W uzasadnieniu do wniosku zarządu pisze się, że jestem człowiekiem bezkompromisowym, że wywieram prawdopodobnie duży nacisk na pozostałych kolegów, że nic nie zrobiłem dla koła, bo nie załatwiłem siedziby koła, będąc przewodniczącym Rady Miejskiej. W czasie polowania przeszkadzałem kolegom myśliwym w tym polowaniu, że wręcz wysłałem moją żonę podczas polowania hubertowskiego, żeby przeszkadzała w wykonywaniu tego polowania. Wyprosiłem kolegę z moich gruntów. To są takie te zarzuty, bym powiedział, z tej strony, może bezpośrednio, jeśli chodzi o zarząd koła. A następny taki jest, że jako działacz samorządowy, przewodniczący Rady Powiatu, pozwalam se na nagminne łamanie prawa łowieckiego oraz naruszanie postanowień Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Nie bardzo rozumiem te zarzuty, ale niemniej takie zarzuty w moim kierunku padły i pisze się dalej, że godząc się na przestrzeganie prawa łowieckiego, statutu, zasad etyki łowieckiej, a także kierując się zasadami koleżeństwa, godziłem się na dobrowolne przystąpienie do Polskiego Związku Łowieckiego. Myślę, że to też nie jest tym, co powinno być jakimkolwiek zarzutem w moim kierunku. Myślę, że dlatego zarząd postąpił, jeśli chodzi o moją osobę, w ten sposób, że ja byłem jednym z tych, którzy po ocenie zarządu nie wypracowali, bo to jest ocena zarządu naszego koła, że nie wypracowałem godzin na rzecz łowiska i dobrowolnie zapłaciłem za te godziny niewypracowane pieniądze do koła, więc mnie musiano wykluczyć, bo koledzy nie zapłacili tej składki, to zostali skreśleni. Gdyby oni również zapłacili tą składkę, to zostaliby wykluczeni, bo szukano w tym momencie powodów do tego, żeby nas się pozbyć w kole. Chcę jeszcze dopowiedzieć, że w tym uzasadnieniu w pewnym momencie koledzy stwierdzają, że piszemy pisma nierzadko anonimy. Piszą pisma nierzadko anonimy. Myśmy we wszystkich tych pismach jako koledzy się podpisali. Na te pisma do dnia dzisiejszego z Zarządu Okręgowego nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy nie podjął żadnej decyzji. Po uprzednim poinformowaniu kolegi łowczego okręgowego Sylwestra Domka, gdzie byłem wtedy z ówczesnym łowczym kolegą Zbigniewem Skubiszakiem, że w naszym kole dzieją się rzeczy niedobre i o ile Zarząd Okręgowy nie zareaguje, my wtedy postaramy się w sposób inny te sprawy załatwić. I przez 1,5 roku nic Okręgowy Zarząd Łowiecki w tej sprawie nie zrobił. Myśmy wysłali w międzyczasie jeszcze ponaglenie, co się dzieje w naszych sprawach i też nie została na to nam udzielona odpowiedź. Trudno jest mi dzisiaj patrzeć na uzasadnienie moje do uchwały o wydaleniu mnie z koła łowieckiego, o ile Zarząd Okręgowy nie udzielił tak długo żadnej odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o sprawy mojej działalności społecznej jako przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie, to chcę jednoznacznie stwierdzić, że gdybym był osobą bezkompromisową, gdybym był osobą wywierającą wielki nacisk na pozostałe osoby, to nigdy bym nie pełnił żadnych funkcji w tych organach. W jednym piśmie skierowanym do pewnej instytucji konstytucji właśnie, jeśli chodzi o Polski Związek Łowiecki, napisałem bezpośrednio tak, że od 30 lat pracuję w samorządzie, organizacjach politycznych i gospodarczych naszego regionu, będąc nieprzerwanie radnym Rady Miejskiej, a obecnie Rady Powiatu, przewodniczącym Rady Miejskiej, zaś obecnej kadencji samorządu przewodniczym Radzie Powiatu Mogileńskiego. Jestem najstarszym stażem radnym w naszym samorządzie. Myślę, że szanowanym, skoro przez tyle lat społeczeństwo powierza mi mandat zaufania, który z ich woli pełnię. Myślę dalej, że cieszę się również szacunkiem radnych, którzy powierzają mi mandat kierowania Radą Powiatu, gdyż gwarantuję konstruktywną pracę w celu rozwiązywania oczekiwań naszego społeczeństwa. Myślę również, że potrafię sprawnie i skutecznie kierować zespołem ludzkim przy tak wielkiej odrębności osób zasiadających w Radzie Powiatu, poglądów politycznych i oczekiwań z wykonywaniem przez nich mandatu społecznego. W tym naszym kole Knieja, Mogilno, zaczęło się dziać niedobrze z chwilą wstąpienia jednego z zasobnie majątkowych ludzi, kolegi Romana, i te koło zaczęło się dzielić. Mówiąc prawdę, gdy pierwszy raz zostaliśmy z bratem wezwani na zarząd, kiedy Roman Gwiazda był 2 godziny przyjęty do koła. I tam już kolega Roman Gwiazda siedział za stołem obok prezesa i zaczął nam ubliżać bardzo ostrymi słowami od mięsiarzy, że mamy takie potrzeby. Przy tej rozmowie cały zarząd siedział. Nikt z nich, z członków zarządu, nie reagował. Przy tak ostrej dyskusji chcę powiedzieć, że w sezonie z bratem strzelał brat 8-9 dzików, ja, a kolega w pierwszym sezonie, który zaczął polować, 37 dzików strzelił. I on mówi, że my mamy takie potrzeby. Z chwilą, gdy nam tak ubliżano na tym posiedzeniu zarządu, wyszliśmy, opuściliśmy zarząd. Zwróciliśmy się do walnego zgromadzenia, żeby nas przeproszono publicznie. Ja zwróciłem się do kolegów, żeby nas to przeproszono, gdyż się nie czuliśmy winni. Tym bardziej, że my jesteśmy w tym kole z tradycjami łowieckimi. W tym kole ojciec nasz polował od 58 roku. Ja z bratem w nagance chodziłem i ja to od połowy lat 60. Także jestem z tradycjami łowieckimi z bratem razem. I ktoś nam tak ubliża, nie mając żadnych dowodów. Kolega Roman się czuje cały czas ponad prawem. W historii koła nie było takiej sytuacji, żeby myśliwy pobił naganiacza. U nas się zdarzyło to. Kolega Roman uderzył naganiacza, który wiele lat chodził w nagance. Też nic nie wyciągnięto wnioski. Można się zastanowić, czy to prawo jest równe, bo statut mówi, że wszyscy jesteśmy równi wobec tego prawa. U nas w kole tego nie widać. Są ludzie ponad prawem i są ludzie, którzy muszą przestrzegać prawa. A żeby nie być gołosłownym, chcę podać kilka przykładów. Zostając prezesem tego koła, bo poprzedni prezes, kolega Witold, nie dotrwał całej kadencji, zrezygnował. I gdy ja zostałem prezesem koła, miało pierwsze zdarzenie, młody stażem myśliwy, jadąc z kolegami w samochodzie kolegi przewodniczącego komisji rewizyjnej, a obecnie prezesa tego koła, wyszedł w środku wsi między pędzeniami, strzelał do koguta, cieknącego koguta. W środku wsi, gdzie jest kościół, budynki, gdzie jest, bloki stoją. I gdy ja jako prezes, dowiedziawszy się, bo nie byłem na tym polowaniu, dowiedziawszy się o tym zdarzeniu, gdyż dostałem SMS, chciałem to wyjaśnić, wszyscy koledzy się wyparli. A najbardziej mnie zdziwiła sytuacja, że ten kolega Roman, który był przewodniczącym komisji rewizyjnej, z którego wyszedł ten niby myśliwy, kolega Władysław, z samochodu i strzelał przy szosie do tego koguta, też nie widział. Który on jako przewodniczący komisji rewizyjnej, przeszkolony strażnik, bo on był niedawno na kursie. Tym bardziej powinien takich zasad przestrzegać. I gdy się okazało, że nie idzie sprawy wyjaśnić, gdyż wszyscy się wyparli, ja po 2 dniach złożyłem rezygnację z prezesa, bo nie widziałem dalszej współpracy. Prezes to nie jest osoba, która reprezentuje tylko koło, która zwołuje posiedzenia. Prezes też jest do pilnowania pewnych zasad, bezpieczeństwa, przepisów. I złożyłem rezygnację. Temu koledze do dziś z głowy włos nie spadł. A żeby było ciekawiej, chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że składając rezygnację z prezesa tego koła, na walne zgromadzenie nie było punktu rezygnacji z prezesa. Po prostu koledzy albo nie chcieli, żebym nie ujawnił, z jakiego powodu zrezygnowałem. Wybrany w demokratycznych wyborach przez walne zgromadzenie, na następnym walnym nie ma punktu rezygnacji prezesa. Na pytanie brata Krzysztofa, dlaczego zrezygnowałem, wstaję, kilka słów zabieram głosu i mi zabierano głos. Następną sprawą niewyjaśnioną, którą uważam za naganne, kolega Witold strzelał do dzików z samochodu. Tak bezpośredni świadek składał zeznania. Rolnik, synem, który jechał, który mu zajechał drogę, na szosy strzelał do dzików. Próbowaliśmy to wyjaśnić. Pojechaliśmy z bratem, się okazało po pewnych perturbacjach, że nie był zapisany, sprawdziliśmy wszystko, w książce był gdzie na innym rewirze, pozyskał 2 dziki, ta sprawa ujrzała światło dzienne, ale cóż z tego. Później po 6 miesiącach ja zostałem ukarany, gdyż się zwróciłem, jak to koledzy powiedzieli, że obraziłem kolegę. Dobra osobiste naruszałem, gdyż powiedziałem, że taki sposób polowania bez zapisu w książce ewidencji wyjść w łowisko z samochodu to jest niezgodne z zasadami etycznymi, regulaminem polowań. Po 6 miesiącach się okazało, że musiałem kolegę przeprosić. Oprócz tego zarząd koła, gdyż rzecznik umorzył sprawę, rzecznik nie widział żadnej sprawy, że nie był zapisany nic. Umorzył sprawę kolegi Witolda. A mnie za słowa, że powiedziałem, że to jest kłusownictwo. W emocjach mogłem to powiedzieć. Tak jak każdy. Bo powiem, taki sposób polowania to ma znamiona kłusownictwa. Ma znamiona kłusownictwa. Rzecznik, kolega Marcin, rzecznik wziął tą sprawę, umorzył. Ja odwróciłem się, kiedy przeprosiłem kolegę. 6 miesięcy nie polowaliśmy. Ja nie polowałem, brat później 3 miesiące nie polował, bo byliśmy zawieszeni. Po tych wszystkich sprawach odwołałem się do głównego rzecznika, ale z zapytaniami tylko. Czy taki sposób polowania jest zgodny z regulaminem i tak dalej. Rzecznik główny cofnął decyzję umorzenia sprawy kolegu Witoldowi. Ale następna sprawa też umorzył. Ten sam rzecznik, gdyż ta sprawa wróciła do tego samego rzecznika i to samo umorzył. U nas obecnie prezes mówi, że podnosi wiedzę. Podnosi wiedzę swoją. I się cieszę, że on podnosi, ten kolega, wiedzę. Ale on nie wie o podstawowych dokumentach, które na polowaniu trzeba mieć. Że bez pozwolenia, cofniętego pozwolenia na broń jedzie na polowanie. Ma odstrzał wydany. I on wiedzę podnosi. On jako prezes koła wydaje, bo decyzją u nas zarząd decyduje o wydawaniu odstrzałów. 1 kwietnia daje odstrzał na warchlaki. Co to za wiedza u kolegi prezesa? Wstyd. A w ogóle mnie dziwi, jak można, nie mając pozwolenia na broń cofnięte w lutym, w kwietniu polować z numerem 1 z odstrzałem. Kto mu dał pozwolenie? Czy on nie poinformował nikogo o tym? Przecież jego obowiązkiem było poinformować. Czuję i odbieram to, że ludzie stają ponad prawem. Mało tego. Wydawało nam się, że po tych wszystkich zajściach, że jak już po prostu przeprosiłem kolegę publicznie, 6 miesięcy odbyliśmy karek, brat 3 miesiące z zawieszenia w prawach. Myśleliśmy, że wróciliśmy do normy. Nie. Tu koledzy weszli na wspaniały pomysł. Dać kolegom jenoty, lisy. A że w tym czasie kolega Janusz, kolega Zbyszek zauważył, że tu się już robi bezprawie, że się mszczą na Smuszkiewiczach, to im też dołączyli. Też dali jenoty, lisy. To jest zemsta. Koledzy, to nie jest prawda. Tu nie ma, jak pięknie słowa się mówi, o etyce. Tu etyki nie ma. Tu nie ma etyki. Mało tego, mimo że dostajemy jenoty, lisy, jeszcze nam się ogranicza rewiry polowania. To jest całkiem niezrozumiałe. Nie rozumiem tego. Koledzy, nie może być tak, że 8 młodych myśliwych jest przyjętych, którzy ani razu z nami nie polowali. Ani razu. I nas skreślają. I oni mówią o etyce? 5 razy ktoś może dziennie czytać zasady etyki. Jak jesteś wobec kolegów, wobec sąsiadów, wobec pracowników brutalny, z pogardą podchodzisz do człowieka, taki jesteś w łowisku. Nie będziesz miał szacunku do zwierzyny. I tu jest problem. Wstydzę się jednej bardzo ważnej rzeczy, że polując ponad 30 lat w tym moim kole, brata kole, kolegów kole, ojca kole, że po 30 latach doszliśmy, że musimy to nagrywać tutaj, że mamy takiego rzecznika, kolegę Marcina, emerytowanego policjanta na emeryturze. Ja się wstydzę, że Polski Związek Łowiecki takich rzeczników ma. Ja mogę to mówić, bo widzę po uzasadnieniach, które umarza te takie czyste, czytelne sprawy. Mi się w głowie nie mieściło. Dla mnie rzecznik to była osoba. Osoba. To jest nasz związek, nasze wspólne hobby, które nas powinno łączyć. Nie, ono nas już w tym kole dużo dzieli. Dużo dzieli. I dziwię się tym kolegom, którzy z nami wspólnie polowali. Kolega Wodek 28 lat, Krzysztof 14, Janusz 14, ja ponad 30. 20, Andrzej 28. I co? My jesteśmy teraz nieetyczni? Gdzie na walnym zgromadzeniu, tu kolega Janusz nie mówił, gdzie się nam zasługi daje byki. Byki, czytałem, za zasługi dla koła, za wkład duży koła. Teraz zmienił się zarząd, zmienił się prezes, nic nie umiemy robić. Paśniki podwójnie musimy robić. Wszystko podwójnie. To nas miało łączyć, a nas podzieliło. Jedziemy. Należę do trójki kolegów, którzy w dniu 26 maja 2012 roku na walnym zgromadzeniu członków koła nr 62 Knieja w Mogilnie zostali skreśleni z listy członków tego koła. Głównym zarzutem, jakim nam podstawiono, na podstawie którego skreślono nas z listy członków tego koła, jest to, że nie zapłaciliśmy ekwiwalentu za nieodpracowane godziny na rzecz koła. Jak w pierwszej części informowaliśmy o wykonaniu naszych prac, nasze prace wszystkie zostały wykonane zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, która przewiduje wykonanie nałożonych prac przez łowczego i zarząd koła. Wszystkie te prace przez nas zostały wykonane i udokumentowane protokołem czynności gospodarczych, których według naszego uznania wyliczyliśmy, że każdy z nas przepracował po 40 godzin. Nigdy w historii naszego koła nie zdarzało się tak, że zarząd na podstawie widzimisię zarządu, to znaczy kryterii, jakie sam sobie ustalił, nie zapoznając z tym członków koła, obcina nam te godziny i za te godziny, które nam zredukował, każe zapłacić. Należę do tej trójki myśliwych, którzy za te godziny nie zapłacili. W przeciwieństwie do kolegi Janusza Barteckiego, który wraz z własnym synem i bratem za te godziny zapłacił, no ale niestety też go spotkała kara wykluczenia z członków koła naszego za nieetyczne zachowanie Myślę, że postępowanie zarządu oraz członków naszego koła w stosunku do nas wymaga głębokiego zastanowienia się w skali nawet całego naszego Polskiego Związku Łowieckiego. Bo jak można traktować kolegów myśliwych, którzy dość sporym stażem w tym kole pracowali, nigdy nie mieli żadnych problemów z odpracowaniem godzin, wręcz byli wyróżniani za swoje prace na rzecz łowiska, za pozyskaną zwierzynę na rzecz koła, co jest udokumentowane w protokołach zarządu koła, w protokołach z walnego zgromadzenia. Myślę i jestem przekonany, że członkowie Polskiego Związku Łowieckiego podzielą naszą uwagę odnośnie krzywdzącej naszym zdaniem presji, jaką wywiera na nas zarząd koła, a który dzięki manipulacjom tego zarządu doszło do tego, że walne zgromadzenie podporządkowuje się decyzjom zarządu koła. Jeszcze bardzo upokarzające dla mnie jest to, że reagowaliśmy na różne sprawy, które toczyły się w naszym kole, które według naszego uznania były niezgodne z obowiązującym prawem łowieckim, ustawą łowiecką i statutem PZŁ, i o tych sprawach informowaliśmy Zarząd Okręgowy, który z tytułu pełnionego nadzoru i kontroli nad podległymi kołami przez 1,5 roku nie zajął żadnego stanowiska w tych sprawach. Tak, jakby celowo dążył do tego i pozostawiał nas na pożarcie przez obecny zarząd tego koła. Nawiązując do wypowiedzi moich poprzedników, chciałbym krótko scharakteryzować niektóre problemy, które poruszali. Chodzi głównie o polowanie kolegi Witolda Szczelińskiego. To było dla nas bardzo proste i zrozumiałe, bo jeżeli kolega jest w książce ewidencji wejść w łowisko zapisany od godziny 16 w rewiry inne niż pozyskał dziki, a dziki te pozyskuje między godziną 11 a 12, do punktu skupu odstawia o godzinie 13, na co są dowody, a rzecznik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy, pan Marcin Szczepański, umarza takie postępowanie, a kolegę, który o tym zawiadomił, zarząd koła, i dalej to poszło do Zarządu Okręgowego, każe ukarać i kieruje decyzję do ukarania do zarządu koła. Na razie przerwiemy, zobaczymy. Wracając do meritum sprawy, chciałbym nawiązać... Jeszcze zaraz będzie tego. Lekko drzewo. Nie kręćcie. Bo nie kręcę teraz się. Jak wypowiedzi lecą, to lecimy na ciasny kadr, nie? Dobra, jedziemy. Chciałbym nawiązać do meritum sprawy, kiedy nasze sprawy w kole osiągnęły zenit i uciekły spod kontroli. Nastąpiło to w dniu 30 października 2010 roku, kiedy to zarząd koła postawił na walnym zgromadzeniu wniosek o wykluczenie kolegów Smuszkiewiczów z koła łowieckiego nr 62 Knieja w Mogilnie. Ja, jeszcze wtedy pełniąc funkcję łowczego koła, postawiłem się tej decyzji zarządu i publicznie na walnym zgromadzeniu tego koła zaprotestowałem przeciwko wykluczeniu tych kolegów. Głównym powodem tego było to, że nie było żadnych podstaw, aby dążyć do tego wykluczenia tych kolegów. A przede wszystkim chcę tu powiedzieć, że po tym moim wystąpieniu zostałem w dniu 5 grudnia 2010 roku po dużych manipulacjach, jakie dokonał zarząd tego koła, zostałem odwołany z funkcji łowczego. Następnie w miesiącu lutym 2011 roku dostaję zawiadomienie od zarządu koła. Zarząd wystąpił z wnioskiem o zawieszeniu mnie w prawach członka koła na rok czasu na podstawie tych samych zarzutów, na których zostałem odwołany z funkcji łowczego koła. Pisałem odwołania do Zarządu Okręgowego, ale jak zwykle odbywało to się na takiej zasadzie, jak walenie głową w mur. Chwila, przerwiemy. I wtedy nastąpił przełom w tych wszystkich sprawach i postanowiliśmy dotychczas te sprawy, które by zostały wyciszane przez zarząd koła, po prostu można powiedzieć były zamiatane pod dywan, postanowiliśmy je wszystkie ujawnić. I w piśmie skierowane do Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy z dnia 7.02.2011 roku napisaliśmy, że wszystkie sprawy, które zostaną przez nas przedstawione w tych pismach, nurtują nas już od dłuższego czasu. Przez kolejne zarządy kół były połowicznie załatwiane lub inaczej można powiedzieć, były chowane pod dywan. Na walnych zgromadzeniach nikt z członków koła nie chciał podejmować tych trudnych i niewygodnych tematów, bo mieliśmy wszyscy nadzieję, że działamy w dobrym imieniu naszego koła i za wszelką cenę chcieliśmy mieć święty spokój. Tak to się jednak nie stało, że jest coraz gorzej. Obecna sytuacja nas wszystkich przerasta i nadszedł naszym zdaniem moment, kiedy należy to wszystko wyjaśnić, by móc budować dalszą przyszłość naszego koła. W związku z tym przedstawimy te sprawy, które nas nurtują i dzielą. I zwracamy się z prośbą do Zarządu Okręgowego o pomoc z tytułu nadzoru, prawnego wyjaśnienia tych spraw. Podpisując się, jesteśmy świadomi ponieść wszelkie konsekwencje z tytułu zaniechania tych spraw, ale dla dobra naszego koła i Polskiego Związku Łowieckiego jesteśmy gotowi ponieść wszelkie konsekwencje. I tak przedstawione problemy zostały przesłane do Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy. Na wszystkie pisma, które przesłaliśmy, nie będę tu wymieniał poszczególnych problemów, bo jest ich sporo, do dnia dzisiejszego Zarząd Okręgowy nie podjął żadnej decyzji, nie poinformował nas o żadnym postępowaniu, a z tego co wiemy, żadnego postępowania nie było. Zabrano się wręcz odwrotnie, za tych wnioskodawców tych pism, za nas, żeby nas pogrążyć. I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że udało to się. Przerwa. Ja chciałem się odnieść do osoby prezesa kolegi Romana Gwiazdy. W historii naszego koła pierwszy raz się zdarzyło, aby prezes koła, członkowie zarządu koła nie podawali ręki, nie witali się z przybyłymi myśliwymi. To jest bardzo żenujące na pewno, że zarząd wprowadził taką metodę. Następnie chciałbym powiedzieć, że prezes właśnie się przyczynił do podziału koła na dwie grupy. Koło podzielił według swojego uznania na dwie grupy. Jedna grupa to są zwolennicy kolegi Romana, których on nazywa swoim językiem. Nie będę się wypowiadał na temat, jak on na nich mówi, ale jest druga grupa, czyli my. W stosunku do nas to nazywa nas grupą idiotów, debili, ptasich muszczków, w stosunku do mnie i do brata posunął się tak daleko, że nazwał nas na posiedzeniu zarządu chujami. Bardzo jest to żenujące, bardzo jest to przykre, że prezes koła, który powinien łączyć to koło, mimo różnicy wiekowej członków, kolegów, mimo statutu materialnego, powinien łączyć, a on jednak podzielił to koło na dwie grupy. Następnie chciałbym powiedzieć, że tutaj, jak już kolega Jasiu przedstawiał i Franciszek, tu nie chodziło o żadne godziny, o wypracowanie godzin, paśniki. Nie, tu był zupełnie inny cel już od dłuższego czasu. Chodziło o cięcia personalne. Koledzy, ci, którzy mają własne zdanie, mają jakiś wyrobiony pogląd na temat łowiectwa, są zagrożeniem do prezesa, będzie tak długo wiercił dziurę w brzuchu, że tak powiem, aż postawi na swoim. Problemy nasze zaczęły się faktycznie, jak tu brat już wspomniał, od polowania, rzekomego polowania, bo to nie było polowanie, kolegi Szczelińskiego. Zostaliśmy wezwani na przesłuchanie do kolegi Marcina Szczepańskiego, zastępcy okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w Bydgoszczy, i jestem zaskoczony jego zachowaniem, brakiem profesjonalizmu i brakiem obiektywizmu. Rzecznik dyscyplinarny w przypadku kolegi ze Skółka Strzeleckiego stwierdził, że książka wyjść ewidencji w łowisko to jest pikuś, to jest nieistotna. To nie ma znaczenia, najważniejszy jest odstrzał. Ale gdy 3 miesiące później postawiono mi zarzuty, rzecznik określił, że jest książka ewidencji wyjść w łowisko świętością. Nie może się rzecznik zdecydować. Dlaczego w jednym przypadku książka jest ważna, w drugim jest mniej ważna? Być może przez to, że pewne układy zaistniały między kolegą rzecznikiem a kolegą, który niezgodnie ze zasadami wykonywał polowanie. Chcę również nadmienić, że kto miał do czynienia z rzecznikiem dyscyplinarnym, zastępcą, kolegą Marcinem Szczepańskim, kto go widział i z nim rozmawiał, to już potrafi sobie po prostu określić, jaki to jest człowiek. To podczas mojego przesłuchania próbował mnie zastraszać. Po prostu wykrzyczał mi, że jestem kusownikiem. Dwukrotnie nazwał mnie kusownikiem, co się niestety nie potwierdziło. I po prostu jest tak, że rzecznik dyscyplinarny w stosunku do mnie był tak surowy, że zaproponował mi 1,5 roku zawieszenia. I Sąd Okręgowy w Bydgoszczy poparł ten wniosek rzecznika. Zostałem ukarany 1,5-rocznym zawieszeniem i ogłoszeniem w Nemrodzie na mój koszt ogłoszenia. Wobec powyższego odwołaliśmy się, ja i kolega Bartecki i brat, do Sądu Głównego w Warszawie. Okazało się, że moje przewinienie to było administracyjny błąd, biurowo-administracyjny, że tak powiem. Zostałem całkowicie umorzony, zostało postępowanie wobec mnie. Wobec powyższego nasuwa mi się pytanie, czy rzecznik dyscyplinarny jest rzecznikiem wszystkich kolegów myśliwych, czy tylko wybranych? Czy rzecznik dyscyplinarny potrafi wykazać się obiektywną oceną, czy tylko według własnego punktu widzenia potrafi i sam po prostu decyduje, że tak powiem, o życiu i śmierci? Jest to bardzo do mnie żenujące, że zarówno Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, przewodniczący Sądu Okręgowego podczas rozprawy zachowywał się bardzo brzydko w mojej ocenie, w stosunku do mnie, bo nazwał mnie, że byłem niechlujny, niedbały. Taka kultura słowa przewodniczącego składu sędziowskiego na pewno nie przystoi sądowi. I będąc na rozprawie w Warszawie, w Sądzie Głównym Łowieckim, tam naprawdę zobaczyłem, że nie byłem oskarżony, tylko byłem traktowany jak kolega myśliwy. Że po prostu jakiś szacunek, mimo wszystko, że byłem, zarzuty miałem, ale szacunek Sądu Głównego był bardzo pozytywny. Pozytywne nastawienie było, byłem normalnie traktowany, a w sądzie w Bydgoszczy, no niestety już byłem na straconej pozycji. Jeszcze chciałbym nadmienić, że tutaj faktycznie wspomniane było już o zarządzie okręgowym. No, 1,5 roku to jest bardzo długi okres. Bardzo długi okres na to, że były pisma pisane, żadnej odpowiedzi. W ostatnim okresie bardzo dużo rozmów telefonicznych prowadziłem z kolegą Sylwestrem Domkiem. Jest to przewodniczący Rady Okręgu. Wydaje mi się, że jest to człowiek opanowany i tak dalej, ale chcę powiedzieć, że jestem zawiedziony postawą kolegi Sylwestra. Zawsze było to tak, że odpychanie na dalszy plan. Prosiliśmy wielokrotnie o spotkanie Zarząd Okręgowy, Zarząd Koła i nasza grupa. To kolega Sylwester, no niestety z przykrością to muszę powiedzieć, że członek Zarządu Okręgowego stwierdził, że jak kolega Roman się zdenerwuje, to będzie krzyczał. W mojej ocenie to jest niesłychane, żeby członek Zarządu Okręgowego wypowiadał takie słowa. Jestem po prostu zaskoczony nieporadnością, nie wiem czy nieporadnością, czy brakiem chęci współpracy, wyjaśnienia kwestii tu w gronie naszego koła, żeby to zostało w okręgu. No niestety tak się stało, jak się stało. Faktycznie jest druga część nagrywana, bo po prostu światło dzienne to musi ujrzeć. Musimy przestrzec, że tak powiem, inne koła przed działaniem takich ludzi, którzy mają trochę pieniędzy więcej niż normy przewidują i wprowadzają, że tak powiem, swoje prawo. To by było na tyle. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem. Jedziemy. Jestem członkiem Koła Łowieckiego 62 Knieja, 28 lat. Przyszedłem do Koła Łowieckiego po etacie teścia, który teść był 50 ponad lat myśliwym. Przed tym, czym przystąpiłem do koła, z teściem jeździłem 3 lata na odłowy zajęcy, które były wysyłane za granicę. W tej chwili jestem ukarany, zawieszony, bo zarząd naszego koła zrobił wykaz wszystkich tych, co tutaj wystąpili, o ukaranie i przesłuchanie do rzecznika. Rzecznik do mnie przyjechał, przedstawiłem mu sprawę, bo 2 razy byłem nieodpisany po polowaniu, ale to było po polowaniu dyżurów, a to były dni, gdzie padało i żeśmy się nie wypisali po prostu. Żadna przestroga ani żadne przestępstwo nie było. Ale rzecznik mi powiedział, że on tego nie przygotowywał, bo mówię, się pytam, dlaczego tylko my jesteśmy, a to resztę nie zostało wezwani. No, bo ja tego nie robiłem, rzecznik powiada, tylko zarząd koła to robił. Przygotowanie tych wszystkich kserokopii. No i tak samo jak i tego kolegi Wojtka wystąpił z takim samym pismem, że o umorzenie, ale do zarządu, żeby dali mi naganę albo upomnienie. Ale zarząd i tak zrobił swoje, zaraz powiem dalej. Druga sprawa. Wielki mocarz Gwiazda został wybrany przez głupotę na prezesa i się chciał pokazać, co jest już za władzą, zorganizował szybko po zebraniu, następne zebranie, kurs strzelania, żeby przygotować plany i te wszystkie, jak się zachowywać z bronią. I ja nie wytrzymałem i powiedziałem, że od tych spraw to nie jest prezes, tylko ma stanowisko łowczy. Tak zresztą jest w statucie. Ja też byłem łowczym i jeździłem na kursy do Bydgoszczy, a nie jak Gwiazda se wyszedł, jak chłopiec z uliczki i zaczął beblotać przy tej książce, że nie szło go wiele zrozumieć. Chciał pokazać. I kilka razy zwróciłem uwagę, że to nie jego funkcja, że to jest funkcja łowczego. Obraził się i zakończyli zebranie. Po jakimś czasie zostałem wezwany na posiedzenie, na rozmowę. I znowu. I ja mu mówię, że mamy rację, że tylko i wyłącznie prowadzi łowczy. W wyjątkowych wypadkach, jeżeli łowczy jest chory albo wyjechał na dłuższy czas, to może prowadzić ktoś z zarządu. Ale niestety, pan Gwiazda mi odpowiedział tak, i ja jeszcze mu mówię, że tak, ludzie tu już w tym kole są ponad 30 lat i mają przygotowania na ten temat. To on... Zapłuchę. Ponad 30 lat. Jedziemy? Tak, tak. A on mi odpowiada, że jego to gówno obchodzi i ma tych starych myśliwych, powiem prosto, tak jak powiedział, w dupie. Starych myśliwych powtarzał kilka razy, że ma starych myśliwych w dupie. Tak dosłownie to powiedział. I ja uważam, że od czasu, kiedy pan Gwiazda przyszedł, został przyjęty do koła, zaczęło się źle dziać w kole. I do tej pory tak jest. I teraz się przyczynił na to, żebym 3 miesiące mi nie zawiesić. Nie wiem za co. 14 lat prowadziłem polowania dewizowe. Mało, że prowadziłem, to jeszcze miałem kwaterę. 14 lat. Taka zapłata jest. Bo pan Gwiazda jest wodzem i królem tu. Aż wstyd się przyznawać do naszego koła, że mamy taki zarząd nieudaczników. Dziękuję bardzo. Patrząc na to wszystko, co się dzieje w naszym kole, do niedawna w moim kole, bo ja złożyłem rezygnację po wszystkich przyjemnościach, które mnie spotkały właśnie ze strony tegoż kolegi, o którym tu żeście wspominali. Jestem zdziwiony. Zdziwiony przede wszystkim tym, że władze nadrzędne nie reagują. Nie reagują w ogóle, a potem czas to już, że tak powiem, nagli, bo trzeba nazwać rzecz wreszcie po imieniu. Koło nasze zostało sprywatyzowane. Wbrew obowiązującym przepisom zostało sprywatyzowane, czyli weszło w posiadanie przez jednego człowieka. Zobaczcie, co się w koło dzieje. Ktokolwiek nie przytakuje obecnemu prezesowi, jest skazany prawomocnym już wyrokiem wydanym przez niego na wykluczenie z tego koła. Przez te lata, które był w tym kole, nie robi nic, tylko przyjmuje takich członków oddanych tylko i wyłącznie sobie. Nie ma prawa być w kole nikogo takiego, który sprzeciwia się jakiejś jego woli, czy ewentualnie myśli inaczej. Jest to przerażające. Doszła do nas taka wiadomość, że jeżeli się nie uspokoi sytuacja, może dojść do zarządu komisarycznego w naszym kole. Nie rozumiem, dlaczego tego zarządu komisarycznego nie ma do tego czasu. Toż czas jest najwyższy ku temu. To jest, mówię, nienormalne. To nie w dzisiejszych czasach, w czasach demokracji, żeby kołem rządził po prostu jeden człowiek. Inni pozostali są tylko narzędziem w jego rękach.